Hej, hej, hej! Słuchaj, koniecznie musisz zostawić łapencję oraz zasubskrybować ten kanał, jeśli tego nie robisz. Pamiętaj też o dzwoneczku, by dostawać codziennie powiadomienia. Także miłego oglądania! Idę zobaczyć, co moje krowy robią. Zobaczcie, są na łące, ale super. Dobra, ej, krówki, macie tutaj więcej jakiegoś żarcia, macie nasionka, które możecie sobie zjeść, proszę bardzo. Frania, słuchaj, masz tutaj jedzenie, o, proszę bardzo, możecie sobie zjeść. Ale słuchajcie, co tam jest? Kto tam jest? Tam jest Nubek Yakimozo? Co on tam robi? Dobra, trzeba iść zobaczyć. On chyba przy swojej świni, on pewnie ją karmi czy coś. Dobra, zobaczymy, co on robi. No, siemka, siemka, Yakimozo, co ty tu robisz? Patruner, stała się rzecz straszna. No co się stało, stary? Tą świnię? Jak ona wygląda? Wiesz, co się stało? Miałem ostatnio pożar w chlewie. Miałeś ostatnio pożar w chlewie? Co się stało? Czekaj, czekaj, no, czekaj. Zobacz. Ale widzę, jakaś ona blada, taka smutna. Nawdychała się tych wszystkich oparów z tego. No co ty gadasz? Się jak nie ona. Dodatkowo jeszcze później, jak ogarniałem, żeby tu coś naprawić, to zjadła moje opiłki żelaza ze stołu. Ojeja, ej, no to słuchaj. Bo widzę właśnie, ona jest jakaś blada, tutaj napuchnięty brzuch ma. Jakieś, kurczę, nie wiem, krwi jej brakuje, nie mam pojęcia, słuchaj. Jest pan lekarzem? No, wiesz co, nie jestem, ale mam pewien sposób, po prostu sposób, jak temu zaradzić, ty. Słuchaj. O, a jaki to sposób? Ogólnie musimy wypić jedną buteleczkę, proszę cię bardzo. Tutaj jest ona, o, proszę bardzo. I słuchaj. Tylko jeszcze nie pij, nie pij, czekaj. Muszę cię przygotować na to. Słuchaj, jak ją wypijesz, to dostaniesz lekkich zawrotów głowy ogólnie, dobra? Żebyś był gotowy na to. A to legalne? Tak, legalne, spokojnie. To jest magiczna woda, którą wypijesz po prostu i się zmniejszysz, rozumiesz to? Zmniejszysz się i wskakujemy jej do buzi, rozumiesz? Magiczna woda, gdzieś to słyszałem. Tak, 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 tak. Słuchaj, więc w tym momencie chciałbym, żebyś wypił tą wodę i szybko wskakujemy do buzi. Ale naprawimy ją? Tak, naprawimy, będzie się lepiej czuła, zobaczysz. Dobra, szybko pijemy i wskakujemy do buziaka. Dobra, 3, 2, 1. Wow, stary, jesteś? O, wskoczyłeś. Wiem, jesteśmy. Ale się zmniejszyliśmy, zobacz, jak tutaj wszystko widać na zewnątrz, tą całą świnię. Co ty mi dałeś? No stary, nie, nie, nie wychodź, bo wypadniesz, słuchaj. Jacy ona cię my jeszcze... mali jesteśmy. Ona cię pogryzie, spokojnie, spokojnie, nie ruszaj się. Wiesz co? Sprawa wygląda tak, że jesteśmy w środku świni, tylko pamiętaj, że ona może mieć dużo bakterii, więc warto, żebyś się bił po prostu tym takim mieczykiem, jak masz. Jeszcze ta woda po prostu daje nam uzbrojenie, jak widzisz, więc jest naprawdę dobrze. Okej, okay. To teraz w tym momencie, słuchaj. Wiem ci, że nigdy nie byłam w takiej sytuacji. No nigdy nie byłeś, bo to pierwszy raz się możesz z czymś takim spotkać, bo... Ej, ciekawe, czy mnie ugryzie. Nie spotykam, nie, nie dotykaj, nie dotykaj, ona ma ostre zęby, słuchaj. Zobacz, w ogóle co ty jej dawałeś do jedzenia? Zobacz, ona ma tutaj jakieś drewno między zębami. Co to jest? Bo ona może, tak, ona jadła te, ogrodzenie sobie. Jadła. Ogrodzenie, tą furtkę twoją? No gryzła, no, bo ja ją uczułem, ale jeszcze chyba jej zostało, co? Ej, dobra, wiesz co, powiem ci jedną rzecz, że... Musisz mi powiedzieć, co jej ostatnio dawałeś jeszcze do jedzenia? Kurczę, dawałem jej w sumie ziemniaki, no niektóre trujące były też, ale... Naprawdę, dla swojej świni dawałeś trujące ziemniaki? Dobra, no musimy bo myślałem, iść, że nic nie stanie, no musimy nie iść jest. Do żołądka, rozumiesz? To musimy oczyścić jej wnętrzności. Tylko czekaj, czekaj, stój, 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 tam jest lawa! Stój, nie wchodź, nie wchodź! Jaki? To nie jest kwas żołądkowy. Nie, nie wchodź, stary. Jest lipa, musimy znaleźć inną rzecz, po prostu inne przejście. Zobacz, że tam są tak płuca brudne, o takie czarne, no także... Także musimy je też oczyścić. Słuchaj, tutaj jest jakaś świnia. Nie, no tu dziwne rzeczy się dzieją, słuchaj, w tym środku tej świni. Słuchaj, tutaj widzę, że ślina skądś cieknie. Ty może byśmy sprawdzili, co? Tu nozdrza, normalnie możemy w sensie tu takie przejście do nozdrzów. Ty, to co, przychodzimy, idziemy tam do mózgu, czy tam mózg pewnie będzie, słuchaj? Do góry, no musi być. Świnia okay. Ma mózg? No, każde zwierzę ma chyba mózg. Dobra, to wiesz co, wbijamy od razu na górę. Dawaj, 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 szybciutko. Dawaj, wchodź pierwszy, wchodź pierwszy. Dobra, uwaga, uwaga. Ja się boję, nie wiem. Wow, stary, jaki tu jest basen śliny. O fuj, jakie to jest lepkie. Wychodź szybko. Dawaj, chodź. Co to jest? Słuchaj, a co ty na to, jakbyśmy zalali wodę po prostu, raczej tą lawę wodą, czyli tą śliną? O, ostrożnie. To jest dobry pomysł. Słuchaj, musimy się tutaj przedostać. Ja ci wezmę tutaj, zrobię wejście, żebyś mógł się wydostać. Zobacz, tutaj jest ogólnie mózg, tutaj są oczy. Wow! Yeah. Jakie tutaj są akcje, odwalają się. No tak, zobacz. Wyglądają oczy od środka. No tak, dobra, ej, słuchaj.
Coś ale nie mówiłeś, możemy zrobić tego, co mówiłeś, nie mamy wiaderka. Ej, spokojnie, spokojnie, dobra. Wydaje mi się, że on... Coś mówiłeś o żelazie, które ona zjadła, co? No te opiłki, co tam, no? Ty, chodź, poszukamy tego, nie wiem, może w przyłyku znajdziemy. Ja myślałem, że to w sumie przez opiłki, ale w sumie już nie wiem przez co, bo ona i te ziemniaki jadła, i opiłki się nawdychała, ja już nie wiem. Dobra, chodź, chodź, patrz, patrz, patrz. O Jezu, ostrożnie, ostrożnie, może ja to zrobię, będzie po prostu szybciej. Także poczekaj na mnie, okej, żeby tylko tutaj nie wpaść. Okej, jedno żelazo jest. Dobra, szybko drugie. Szybko trzecie musimy wziąć. Okej. I czwarte. Jest, mam cztery, słuchaj, Jachi, mam. Udało się, dobra, wychodzę, wychodzę, stary. Także jest dobrze, słuchajcie, teraz już możemy tylko iść po tą ślinę, słuchajcie, i wylewamy ją, po prostu możemy się przedostać, a może pójdziemy do płuc, słuchaj, oczyścimy na samym początku jej płuca. No, bo widać w sumie, że jest coś do naprawienia, to tam pójdziemy, co nie? Dobra, dobra, ej, dobra. Dobrze, że zjadła ten kawałek ogrodzenia, bo przyda nam się po prostu, żeby zrobić wiaderko. No właśnie, teraz dawaj, stawiaj crafting table, ja dobra, szybko zrobię, słuchaj. Zrobię wiaderko, więc będzie gicio. Okej, a więc możemy już zaczynać, słuchaj, robimy wiaderko i możemy przechodzić, słuchaj, zobacz, o, wiadereczko mamy, mamy wiaderko, zobacz. Dobra, to ja zrobię porządek w zębach, mamy wiaderko. Zabieraj, z tego co ja widzę, to ona ma czyste dosyć zęby, tutaj jeszcze jedno drewno tutaj możesz zabrać. Tutaj jeszcze trzeba zniszczyć, no. Okej, dobra, to zabieramy to. Okej. Więc możemy już przechodzić, słuchaj. W końcu moja ślinka ma zęby normalne. Dobra, to ja wbijam po prostu po tą ślinę na górę i po prostu będę musiał ją wylać, wiesz co? W tym żołądku, tylko najpierw na samym początku pójdziemy, słuchaj, do płuc, rozumiesz to? Musimy oczyścić jej płuca, bo wiadomo, ona musi oddychać. Więc dobra, ja już tutaj wylałem, słuchaj, okej. Musisz po prostu wykazać się. Dawaj, uważaj, chodź tu! Jestem. O kurczę, dobra, jesteś na dole, dobra, to poczekaj na mnie. Poczekaj na mnie, widzę, że się podpaliłeś troszkę od tej lawy. No niestety. Nie dasz rady tutaj wskoczyć na górę? A muszę? Musisz mi pomóc. Dawaj, spróbuj. Nie dam rady. Nie dasz rady? A weź rozwal tą. No. Co tam jest? Tam jest tabliczka. O, super! Super! Udało się! Dobra, ale to teraz. Ciemno się zrobiło. Dawaj, gdzie możesz. Jest? Możesz od razu skoczyć tutaj na górę. Chodź, Jachi. Dobra, już idę. Szybko, szybko, ej, wbijaj. Ej, wywaliło mnie daleko, w sensie długo będę płynął. Okej, dobra, no to wiesz co, no to spokojnie, na spokojnie. Ja już wbijam do płuc, więc więc już mogę zacząć oczyszczać, po prostu zacząć proces oczyszczania płuc. Okej, tylko muszę znaleźć kilof, słuchajcie, bo te cząsteczki węgla są mega ciężkie do rozwalenia łapką, więc okej, dobra. Mam wystarczająco dużo żelaza, więc wydaje mi się, że to tylko kwestia czasu, aby ogarnąć sobie kilof, słuchajcie. Więc dobra, bierzemy tutaj, robimy patyki, bierzemy żelazo, robimy kilof żelazny i możemy, słuchajcie, rozwalać. Szkoda, że jakim. Gdzie tu mogę, gdzie w świni mogę znaleźć przejście do tego? A, tutaj, okej. Dobra, stary, musisz to ogarnąć szybciutko, musisz ogarnąć. Tutaj w ogóle jakieś nitki dziwne są. Okej, jesteś, tylko nie rozwalaj tej wody, słuchaj, bo nie będziemy mogli wyjść z tych płuc. Więc okej, dobra. Już lewe płuco jest praktycznie całe czyste, więc. A masz jest... kilo? Mam kilo, zrobiłem sobie. Okej, jeszcze tylko to. Najsik. To ja już ci pomagam, bo ja już mam tutaj nawet na kilo. Tak, masz kilo? Dobrze, dobrze. Mam, no. Dobra, to ja tylko biorę ten crafting sobie, szybko. Dobra. Ja już ci pomagam, rozwalam bodajże w prawym płucu wszystko. Dobra, więc... dobra, to w prawym, to ja zaraz dołączam do ciebie, więc będziemy mogli to sobie po prostu zrobić jak najszybciej. Ale się my da. Się dogrywamy razem. Boże, Matruner, co ja bym zrobił, gdyby nie ty z tą świnią? No wiesz co, mam nadzieję, że ta twoja świnia będzie się dobrze czuła, bo kurczę. Ja też. Musimy ogarnąć ją w 100%, rozumiesz to? Okej, okay, dobra, jeszcze tylko ten węgiel. O, i ten na dole. Super, udało się, stary, udało ten się. Ten crafting, no. No dobra, ty, opiłki żelaza musimy jeszcze zabrać. One się tutaj powbijały, z tego co ja widzę. O, najsik. Dobra, te ramki jakieś dziwne też trzeba rozwalić. O, okej. Dobra, mamy wszystko zrobione, możemy się po prostu super, wydostać dobra, stąd. Dobra, płuca słuchaj. Mamy już superowo. Tak, więc wychodzimy szybciutko, szybciutko. O, tak ale jest. Ciężkie zadanie takim być uzdrawiaczem świnek. No, w ogóle już powiem ci, że byłem w Creeperze, rozumiesz to? Creepera naprawiałem. Ja. Rozumiesz to? Ej, ale dobra, to szybko wypływamy. Trzeba uważać, żeby nie wybuchnąć. No, stary, wiesz co, ile tam TNT było, nawet się nie jesteś w stanie wyobrazić. Dobra, szybko wpływamy, bo słuchaj, woda coraz bardziej opada, więc okej, szybko. Przedostajemy się tutaj.
O, stary, jesteśmy! Już jesteśmy dalej, słuchaj, rozumiesz to? Jesteśmy, super, dobra, jesteśmy, no. Jesteśmy w tym miejscu, gdzie po prostu jedzenie już przechodzi po prostu do części tylnej świni. Wow, słuchaj, okay. Zobacz jak to wszystko widać, zobacz jakie czyste płuca ma teraz. Nice. Super. Zobacz w ogóle tutaj, muszę ci pokazać, że jest taki kawałek mięsa, jak świnie rozwalisz w Minecrafcie, to wypada po prostu z niej, widzisz to? To ty gadasz, to stąd jest? Tak, właśnie. A to z tej akurat jedno wypada, bo z niektórych dwa. Tak, 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 to już jest losowa. Jak ktoś ma, jak z jakiejś świni dwa wypadają, to są dwa w środku. Ja tak. Nie mogę. Dobra, więc chodź idziemy teraz tutaj, zobaczymy co jest grane właśnie w jelitach, może znajdziemy coś dziwnego. W sumie uważaj, bo tutaj strasznie może śmierdzieć, bo zobacz to na to brązowe, co to jest. Lepiej po prostu nie mówić o tym. Dobra, ja sobie zjem na wszelki wypadek, coś masz, jeśli chcesz. Dobra, ostrożnie, żebyś tutaj się nie zaraził czymś jakimś... Kurde, no, a nogi mi w tą kupę wlatują. Jakimś afrykańskim pomorem świń. Więc chodź, szybko, dobra. Tu już właśnie, widzisz to różowe na dole pod nami? Nie jest kupa. To oznacza, że już jesteśmy w jelicie grubym, więc... A. Patrz! To jest ten ziemniak, który jej dawałeś do jedzenia. Zatamował całe jelito. Ej, będzie trzeba go rozwalić, słuchaj. O kurczę, on jest nie do rozwalenia. Jest za mocny, dobra, ej, musimy znaleźć inny sposób, żeby po prostu to rozwalić. Spokojnie, chodź. Nie martw się, na pewno twoja świnia będzie się dobrze czuła. Słuchaj, chodź. Na pewno znajdziemy tutaj, no. Ta mikstura na pewno jest ogarnięta i na pewno możemy to wszystko ten, no. Ja nawet sobie nie wyobrażam, że mogłaby ta świnia, że mogłoby być coś z tą świnią, wiesz? No to tak to bywa czasami, że no świnie... Czasami się zatruwają tymi ziemniakami, nie. Bo one ciągle jedzą. Spokojnie. Moja świnia nie umrze. Nie umrze, ja nie pozwolę. Uważaj, bo są tam bakterie, rozumiesz to? Patrz, są bakterie, które są po prostu mega groźne. Musimy je po prostu załatwić. Masz miecz? Jesteś gotowy, żeby je rozwalić? Jestem. Dobra, to ciśniemy na nie. Dawaj, dobra. Dawaj, szybko. Ja się tą bakterią zajmę. Szybko! Wow! Ale silna ta bakteria. Ale one biją, słuchaj. Widzisz? O to chodzi, że musimy tą świnię po prostu tutaj ogarniać. Dobra, ej, spokojnie, słuchaj, na co? Bo co jest? Jestem przy sercu i. To jest tak serce? Jak... Wow. No tak, po lewej stronie, tak jakby ono. Ty, ale tu jest jakaś instrukcja, co tu jest napisane? Pewnie biło. Przepompowanie krwi, serce. Równa się środek przeczyszczający? Słuchaj! Jeśli ogarniemy ten środek przeczyszczający, to uda nam się po prostu wypchać tego ziemniaka z jej po prostu wnętrzności. No to super. To musimy przepompować krew w takim razie. Ej, tylko w jaki sposób masz, nie wiem, czekaj, bo krew to jest te świnki, ty. Rozumiesz to? A ja mam te, patrz, ja się właśnie stawiałem, po co mi to będzie. Mam liny. Ej, dobra, no to daj mi trochę ich. Super, dobra, mam tutaj ogólnie te liny, więc możemy już, słuchaj, przetransportowywać te świnki od razu do tego, do serca, więc będzie od razu lepiej się ta świnia czuła, tylko kurczę, najgorzej jest to, że tam widziałem na tym szkielecie, słuchaj, na tutaj na grzbiecie bardzo dużo. Uważaj, żebyś nie wpadł, właśnie. A to wpadłem, to źle. Dobra, to wiesz co, to trzeba to rozwalić. Okej, naruszamy strukturę serca, więc chodźcie, ale żeby była krew, ej, ale żeby była krew, to musimy przecież te świnie zabić tam. No dobra, trzeba najpierw je wrzucić. To jest nasz priorytet teraz. Okej, dobra, świnia, wchodź tam. Nie wychodź! Dobra, nie wyjdzie, dobra, więc teraz tylko ta świnia. Chodź, wejdziemy po prostu na spokojnie, chodź. Dobra, weź ją tam, popnij. Dobra. Okej, musimy ją po prostu tutaj wrzucić. O! Nice! Wow! Mamy. Spokojnie, bo już mnie tam zacząłeś atakować. Dobra. Dobra, chodź wejdziemy na samą górę, zobaczymy co jest grane na górze. Słuchaj, idziemy po... w tym momencie to jest... jak to się nazywa? Tętnica udowa. Więc teraz tylko trzeba... Bo są nogi. Uważaj, bakteria kolejna tam była! Jest na dole! Ja skoczyła na mnie! O, to jest agresywne, kurczę, normalnie... Bierz tą świnkę, dawaj, musimy je ostrożnie tutaj przetransportować. Dobra. Okej, dobra, także nie bój się, że ona ci spadnie, ponieważ one na tej lince potrafią po prostu latać, słuchaj. Chodźcie świnie, chodźcie, moje dwie świnki, które są krwią świni. O, tak. Świnki, tak, krwinki. Dobra. Ej, dobre to w sumie. No świnki, krwinki. Pomóż mi z moją. Okej, dobra. Nie wskakuj tam! O kurde, ale trzeba i tak je zabić, to ja zabiję. Nie zabijaj, słuchaj.
Musimy je po prostu tutaj wrzucić. One zobacz, że już zaczyna coraz bardziej pompować te serce mocno. Słyszę, bo właśnie tu jestem. Dudni mi w uszach. Nie słyszysz mnie? No tak słabo strasznie. Okej, dobra, tą świnię trzeba po prostu tutaj wrzucić. I słuchaj, to chyba będzie ostatnia, więc może dostaniemy ten środek przeczyszczający. Okej, dobra. Chodź, wychodź. Czekaj, ja ci to rozwalę. Więc teraz tylko, abyś wskoczył w pewnym momencie. Okej. Nie, świnia. Kliknij na te świnie swoje. Okej. Dobra, musimy zmienić strukturę serca. Daj mi tej czerwonej wełny. Ej, to ty jesteś po... Kurczę! Ej, gościu! Masz tą czer... Jestem. Masz tą czerwoną wełnę? Ej! Daj tą czerwoną wełnę. Jaką czerwoną wełnę? No, nie dostałeś czerwonej wełny? A mam! No właśnie, o to mi chodziło, że zmieniamy strukturę serca, więc trzeba ją tutaj odłożyć. Dobra, okej. No w tym momencie... Czekaj, coś dostałem! Dwa TNT, to jest środek przeczyszczający! No? Uważaj, bakteria! Bakteria, kolejna bakteria, musimy ją załatwić! To takie chore. Chodź! Dobra, dostała. Zobacz, że tutaj jakieś przeciwciała. Ja muszę zjeść, bo to chodzenie po wnętrznościach świni jest męczące. Okej, dobra, wiesz co? Już w tym momencie chyba wydaje mi się, że ogarnęliśmy wszystko, co mogliśmy. Podsumujmy po prostu, co mamy zrobione. Płuca. Na pewno oczyściliśmy płuca oraz przełyk od właśnie tego węgla i opiłek metalu, żelaza. Drewna zęby wyczyściliśmy. Oczyściliśmy jamę ustną, przepompowaliśmy krew dla świnki. Co ty o tym sądzisz? Kurczę, to my jesteśmy kompleksowi lekarze. Tak, a teraz w tym momencie jeszcze nam zostało przepchać tego trującego ziemniaka, który zalega w jej tyłku, że tak powiem. Więc co ty myślisz, żeby po prostu tam przejść jak najszybciej i wysadzić go? Myślę, że to jest dobra opcja, no bo to w końcu jest ten środek. To chyba ostatni, słuchaj, element właśnie naszej przygody tutaj w śwince, więc za momencik będziemy mogli użyć właśnie tego środku przeczyszczającego. Akurat mam dwa, słuchaj, wypadło mi, więc okej, dobra, ja tutaj oczyszczę te ziemniaki po prostu troszkę, żeby było tutaj jednak łatwiej wstawić. Okej, i w tym momencie odsuń się, uważaj, bo ten środek przeczyszczający jest będzie bombowy. Będzie pierdnięcie, aż nas wywieje stąd, stary. Więc, dobra, uwaga, stawiamy i uwaga, i od razu wyskakujemy, jak środek zacznie działać. Dawaj, wyskakujemy! Wow, ale wypierdło nas, stary. Ja, znowu jesteśmy tu. Ale walnęła ta twoja świnia, co ona miała w żołądku, stary. Dobra, ale lepiej się czuję. Zobacz, ona już zaczyna chodzić, może wypuścimy ją na polankę, niech ona sobie pobiega. Wow, stary, chodź, udało ja się. Chodź, jesteś zadowolony z mojej usługi? Kurczę, matruner, uratowałeś mi świnię jedyną moją. No stary, wiesz co? Ja już się bałem, no ja już płakałem prawie, że ona mi się ten... Powiem ci, że zaczyna nabierać kolorów. Zobacz, tułów już jest bardziej czerwony taki. Nie ma takiego brzucha. Dokładnie. Ale się udała. Eksperyment się udał, więc jestem mega zadowolony akurat z tego. Więc słuchaj, jak to mogę? Myślę, że jakbyś potrzebował jeszcze jakiejś pomocy, nie wiem, jakby ci się krowa... wiem, do kogo się tak, zgłaszać. Tak, od razu do mnie dawaj cynk i lecimy ogarniać inne zwierzaki. A co byś chciał jeszcze uzdrowić? Może po prostu zaznaczysz w karcie oczywiście na tym filmie, albo po prostu napiszesz komentarz, jakie zwierzę byś chciał jeszcze tutaj, żeby ogarnąć. Myślisz, że masz coś na myśl, na pomysł jakiś? No. Tak? To po prostu jak pod filmem możesz napisać. Więc słuchajcie, kto jest nowy na kanale, niech zasubskrybuje kanał. Fajnie jakbyśmy dobili tutaj z 1500 łapek w górę. Będzie mega, mega super. No i co? Widzimy się, słuchajcie, w następnych filmach. Także ze mną był Yahimozo, któremu ratowaliśmy świnkę. Więc słuchajcie, trzymajcie się.